Już. Witam Was ponownie, moi mili. Kolejną propozycją do spędzenia przyjemnie, kreatywnie zimowego wieczoru jest wykonanie zimowego pejzażu z zachowaniem perspektywy. Perspektywa jest to rodzaj głębi tworzonej na płaszczyźnie. Uda nam się to zrobić poprzez kolor i w jaki sposób wykonamy taki pejzaż, już mówię. Do wykonania takiego pejzażu będziemy potrzebowali kilka kolorowych kartek formatu A4 w różnych odcieniach koloru niebieskiego. Będziemy potrzebowali płatków kosmetycznych, kleju, nożyczek oraz markera. Ja tutaj mam taki srebrny marker do namalowania na najciemniejszym kolorze gwiazdek. Kto nie ma takich markerów, może się nie przejmować, bo można wykorzystać do tego zwykły korektor w pędzelku lub korektor w kulce. Zacznijmy tworzyć naszą perspektywę w naszym krajobrazie od tła, czyli od najciemniejszego brystolu, do którego wytniemy sobie w dowolnym sposób z zachowaniem ukosu, żeby to nie była równa kartka papieru. Im bardziej uciekniemy od symetrii, tym nasza praca będzie ciekawsza. I przykleimy sobie najpierw pierwszy, kolejny element tła. Zauważcie, że do rozsmarowywania kleju używam pędzelka tylko po to, żeby w końcowym efekcie praca była estetyczna i nie rozmazana klejem. Kolejny element tła, czyli przestrzeni, będziemy budować przez jeszcze jaśniejszy element, przykładając i układając go w ten sposób. Zwróćcie uwagę, że linie skosu biegną nam w przeciwnym kierunku. Pierwszy element tła przykleiliśmy, gdzie skos biegnie nam w tą stronę. Kolejny element tła, jaśniejszy zdecydowanie, biegnie nam w kierunku przeciwnym. I ostatni element tła, czyli ten plan najbliższy, będzie tworzył najjaśniejszy, tym razem biały fragment kartonu. W ten sposób mamy już przygotowane tło do tworzenia naszego zimowego krajobrazu. Będziemy tworzyć, tak jak tutaj widzicie na gotowej pracy, choinki. Choinki wykonane z płatków kosmetycznych, które w tej chwili przycinamy, każdy płatek przycinamy na pół. My będziemy przyklejać je w ten sposób krawędziami płaskimi do zewnątrz. W ten sposób przygotowane elementy przyklejamy do naszego tła, tworząc zimowe choineczki, pamiętając o tym, że w kompozycji przestrzennej to, co większe, jest z przodu, to, co mniejsze, widzimy w oddaleniu, czyli nam się te przedmioty, te elementy zmniejszają.
takie oto zimowe, piękne, obspane śniegiem panny powstały z zachowaniem perspektywy. Zachęcam Was do wykonania wszystkich propozycji. Są one miłe, przyjemne, nie są za bardzo absorbujące. Jest to propozycja dla tych, którzy nie lubią kredki, ołówka czy farb w ręku. Każdy z Was może być małym artystą. Do czego bardzo zachęcam. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia na kolejnych warsztatach. Dziękujemy Pani Ani Habros za przeprowadzenie kolejnych warsztatów w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość, siedzibą w Mokrem. Prace zimowe, za oknem mamy zimę i zimę mamy na naszych dzisiejszych warsztatach. Jeszcze raz bardzo Pani Ani dziękuję. A dla naszych młodych czytelników ogłaszamy konkurs inspirowany dzisiejszymi warsztatami. Czekamy na Wasze prace, na zdjęcia Waszych prac do następnej soboty, to jest do 23 stycznia. Należy wykonać jedną z proponowanych dzisiaj prac, czy krajobraz zimowy, czy bukiet, ewentualnie taką piękną tancerkę gwiazdkową. Wykonanych prac należy zrobić zdjęcie i przesłać na pocztę mailową. Życzymy przyjemnej pracy i powodzenia!